awarie wind na stacjach metra, które nie są oddane do użytku, a także jak będzie wyglądać szósta linia metra, czy nowe trasy tramwajowe na Wawrze i Wesołej. Most na Pragę będzie miał brata bliźniaka, Warszawa Zachodnia z peronem 9¾ i kosmiczna technologia na budowie tramwaju do Wilanowa. O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w sobotę, 1 kwietnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem, a wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. Dziś trochę inaczej zajmiemy się newsami z Warszawy i ogólnie okolicy, ponieważ nie będziemy szli według standardowego schematu poza najważniejszym i pierwszym punktem. A mianowicie awarie wind na stacjach metra. Mamy trochę tych awarii. Po pierwsze, Plac Konstytucji na pierwszej linii metra, winda przy wyjściu numer 2, nie działa. Stadion Narodowy, linia M3, winda południowo-zachodnia, nie działa. Stacja metra Rondo Wetraczna również ma windę południowo-wschodnią niedziałającą, a podobnie jest na lotnisku Chopina. Również winda południowo-zachodnia, nie wschodnia. I duże prace modernizacyjne aktualnie trwają przy windzie południowej na peron poziom 0-3 przy stacji metra Tarchomin. Także tam prace faktycznie trwają, windy, więc no niestety znowu awarie wind na stacjach metra są, ale mamy też nowe projekty, a właściwie nowe prace budowlane rozpoczynają i powiem Wam, że całkiem ciekawe te prace. Piąta linia metra, mamy jej schemat, to jest ta flotowa, którą mamy. Trzecia i czwarta już są zaprezentowane, natomiast mamy też nowe przecieki i informacje na temat tego, jak będzie wyglądać szósta linia metra obwodowa. Z tego co wiem, szósta linia metra ma rozpocząć, mają się rozpocząć prace budowlane już za rok. W tym roku będą prace będą bezpośrednio trwały prace od analizy po projekty budowlane, kończąc na pozyskiwaniu wszystkich rzeczy a propos działek. Sama budowa ma trwać mniej więcej 4 lata, z czego będzie realizowana trochę inaczej. Nie będzie tak jak zazwyczaj, czyli mamy dany odcinek, są budowane stacje, później tarcza drąży się przez nie, tu będzie inaczej. Tu będzie to robione metodą, tak jak to jest w innych miastach i w innych krajach, a mianowicie najpierw czy przekręci się cała tarcza TBM przez dane miejsce, a następnie dopiero rozpoczną się prace budowlane przy danej stacji. I tak cały odcinek. Metro stwierdziło, że nie będzie etapowość kolejnej części linii metra, tym razem będą dwa etapy. Jedna strona Wisły, a później druga strona Wisły. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, wyceniane aktualnie na kwotę mniej więcej 20 miliardów złotych i przewidziane jest, że ta inwestycja będzie zakończona do 2030 roku w całości. Jest to bardzo dobra informacja z tych newsów i to, jak będzie budowana, jest też całkiem ciekawe, ponieważ sama tarcza, dwie tarcze będą non-stop obydwie drążyć cały odcinek. No dobrze, to chyba zakłamałem. Nie dwie tarcze, a cztery. Od stacji środkowej na danym odcinku linii, na danym odcinku metra, który będzie budowany, czyli po jednej lub po drugiej stronie Wisły, będą cztery tarcze ruszały w kierunku dwóch końców i będą jednocześnie drążyć cały tunel. Następnie będą budowane później stacje pośrednie, przez które tarcze TBM będzie już tunel gotowy, a później będzie rozgrany tunel i robiona sama stacja. Zerknijmy na przebieg tej linii metra w miarę szybko, wyłączając wszystkie pozostałe linie metra i też tu jest tramwaje wszystkie, które są planowane do realizacji, ale to o tym za chwilę. Jeszcze muszę wyłączyć linię piątą. Dobrze, proszę bardzo, tak wygląda, wyłączając kolizję, wygląda linia ta właśnie szósta i zobaczmy sobie. Z ciekawostek możecie zobaczyć, że wyjeżdża co prawda z Warszawy, ale zaraz Wam powiem, jak to jest możliwe, żeby faktycznie metro pojawiło się w ząbkach. Bo spokojnie jest to tak zrobione, że i tak ząbki, jeżeli nie zapłacą, to nie będą miały tej linii metra. Znaczy, będą miały ją, ale z niej nie skorzystają. Więc spokojnie, wszystko jest zrobione poprawnie. No tak, zacznijmy od może STP, które się znajduje. STP będzie co prawda jedno, ale z możliwością
możliwością dobudowy drugiego po drugiej stronie Wisły oraz możliwością korzystania z STP znajdujących się już aktualnie w systemie metra, czyli czy na STP Karolin, czy STP Kabaty, bo będą wszystkie w miarę blisko całej linii. STP Mory, który tutaj będzie się właśnie bezpośrednio, znaczy STP Odolany, który powstanie, będzie połączone jednocześnie z STP SKM, tak żeby to było łączne jedno STP. I postaram się więcej STP nie mówić już w tym filmie, bo za dużo się wypowiadam. Po kolei, linia ta metra, ponieważ będzie obwodowa i będzie ogólnie łączyć różne dzielnice, nie będzie miała zazwyczaj blisko dużo stacji obok siebie, bo będzie możliwość dobudowy ich później w trakcie już działania z faktycznie linii metra. To jest duża zaleta i też dzięki temu cały odcinek powstanie, będzie szybciej metro jeździć pomiędzy większymi odległościami. Chodzi o to, aby faktycznie mieszkańcy w końcu mogli przemieszczać się pomiędzy dzielnicami, a nie tak jak to aktualnie wygląda, że wszyscy muszą jechać do centrum. To się właśnie zmieni dzięki tej linii metra. No i po kolei. Zaczynając od pierwszej stacji, czyli bezpośrednio tutaj Ciepłownia Wola, na długim odcinku z tramwajami, bo tutaj bezpośrednio obok hali Wola, następnie przyłącznik z drugą linią metra na metro Bemowo, tutaj bezpośrednio przez całą Akademię Techniczną, czyli przy Wacie i tak dalej, Bornerowo będzie miało w końcu stację metra, ponieważ jest problem z budową tunelu drogowego i tramwajowego pod lotniskiem, to powstanie po prostu linia metra i w okolicy też przy okazji, aby lotnisko było zadowolone z tego, że powstaje metro i żeby pozwoli na budowę tunelów pod, dostaną po prostu stację metra bezpośrednio obok aeroklubów i innych ośrodków, które w tym miejscu się znajdują, tak aby na spokojnie wszyscy mogli po prostu z tego korzystać. Następnie bezpośrednio duży węzeł przesiadkowy na Arkuszowej powstanie z parkingiem P plus R, pomijając to, że będzie się łączyć również na Młocinach. Na Młocinach jest nie bez powodu, ponieważ nie bez sensu było uciągnięcie tej linii metra na Wawrzyszew, żeby trzeba było jechać tylko jedną stację w kierunku innych węzłów przesiadkowych. Dalej przez Młociny, faktycznie Młociny będzie jeszcze jedna stacja, miejsce, które jest aktualnie dosyć mocno odcięte od komunikacji szynowej. No i następnie to, co pewnie wszystkich interesuje, dosyć szybka linia metra na Białęce, tak żeby nie wykluczyć linii tramwajowej, ale jednak dać metro. Mianowicie Tarchomin Kościelny, jedna stacja i dalej jest kolejna stacja metra Winnica z dużym P plus R, bezpośrednio dla mieszkańców i gmin podmiejskich, aby mogli się przesiąść i przejechać na Modlińskiej. Kolejna stacja metra bezpośrednio tutaj na Choszczówce do stacji kolejowej, która zostanie przesunięta, aby była bliżej linii metra i linii tramwajowej, które tutaj w przyszłości powstanie. Dalej ten cały odcinek, jak widzicie, ma dosyć daleko od siebie stację, ale to tylko dlatego, że te tereny na razie wedle zarządu i ogólnie z zamiarów nie przewidują zbyt dużej ilości osób chętnych na korzystanie w tym miejscu z tej linii metra, ale spokojnie w przyszłości faktycznie stację będzie można dobudować. I tak tutaj właśnie przez Zieloną Białękę to będzie się ciągnąć. Tutaj z pętlą krańcową Zielonej Białęki będzie jedna stacja, na środku w Grodzisku też będzie jedna stacja metra. Przy centrum handlowym M1 tak będzie stacja i będzie na całkowicie cały koszt tej stacji, bo to będzie dosyć rozbudowana stacja. Co prawda będzie to będzie oczywiście całkowicie na dolnym poziomie, czyli będzie oczywiście pod ziemią, ale ma być dosyć, z tego co słyszałem, mają być złote ściany, bo centrum handlowe M1 tak chce tą bardzo stację, że jest z kotów po prostu na tą linię, na ten odcinek metra, na tą swoją własną stację całkowicie sfinansować z własnej kieszeni, więc te 2 miliardy złotych, bo to będzie wypasiona stacja, oni sami sfundują. Dalej mamy odcinek w Ząbkach i tu są 3 stacje, włącznie z łącznikiem na linii kolejowej, ale od razu odpowiadam. Stacje powstaną tylko i wyłącznie, jeżeli będą współfinansowane, bądź właściwie całkowicie finansowane przez Ząbki. Jeżeli tak nie będzie, jeżeli to nie będzie zrealizowane, to tunel powstanie, co prawda pod Ząbkami, ale bez stacji. Stacje można dobudować, jak już powiedziałem, później. Więc jeżeli Ząbki ogarną nam się i stwierdzą, że jednak będą chciały mieć tą linię metra i te stacje i wybudują za własne pieniądze, to wtedy faktycznie powstaną te stacje. Tunel metra już będzie, pociągi będą jeździć, tylko że po prostu nie będzie gdzie wysiąść. Także dla mnie, według mnie, win-win dla wszystkich, a metro na spokojnie już będzie jeździć w tym rejonie i w teorii będzie metro już w Ząbkach. Następnie bezpośrednio tutaj przy Ciepłowni Kawęczyn będzie jedna stacja w przyszłości do rozbudowy tych rejonów i z budową nowej stacji kolejowej w tym miejscu w ramach przesiadki i oczywiście budową w tym miejscu wiaduktów i tunelów przy linii kolejowej. Następnie łącznik bezpośrednio z linią M5, jak dobrze pamiętam. Tutaj przy Warszawa-Gocławek ta stacja metra jest budowana już aktualnie w ramach współpracy PKP Metro, o której jeszcze powiem też trochę więcej za chwilę.
To jest dobra nowina, faktycznie to będzie połączone jednocześnie. Razem metro i PKP budują już aktualnie stację metra pod ziemią, ponieważ jest przebudowa aktualnie LK7. Następnie cały odcinek tutaj Wawerski, który się zaczyna, jest tak zaplanowany, aby po prostu przejechać po jak największej ilości szpitali w tej okolicy, aby po prostu były dobre dojazdy i z możliwością wyjazdu z peronu bezpośrednio do danych oddziałów. W skrócie windy będą wyjeżdżać bezpośrednio do budynków szpitala. I tak będzie właśnie też również przy Centrum Zdrowia Dziecka i tu z łącznikiem z nową linią tramwajową do Wesołej, o której powiem za chwilę. Następnie w radości będzie, jak tu widzicie, znowu długie odcinki pomiędzy stacjami metra, ale to dlatego, żeby połączyć się z pociągami dla osób, które będą jechać z Otwocka do Centrum Zdrowia Dziecka. No i dalej już wyjazd bezpośrednio z całego Wawra. Jak widzimy, tu jest bardzo długi odcinek z możliwością dobudowy w przyszłości stacji. Bezpośrednio przez Nadwiśle w tym miejscu i przez Wał Międzyszyński z stacją w tym miejscu, możliwym dużym węzłem przesiadkowym przyszłości z K plus R. No i dalej mamy Zawady. Zawady mają co prawda jedną stację metra, ale za chwilę zobaczycie czemu tylko jedną stację metra i takim to całkowicie wystarczy. Kolejny łącznik bezpośrednio tutaj z linią M4 będzie w Wilanowie, przy pałacu w Wilanowie. I następnie wyjazd bezpośrednio z nowego typu stacją metra Sokowirówka w Świątyni Opatrzności Bożej w tym miejscu. Wiem, że źle wypowiadam tę nazwę, ale no trudno, mogę mówić zawsze Sokowirówka. I tak wszyscy będziemy wiedzieć, o czym mówię. Ale bez względu na to, jak ludzie nazywają to miejsce, będzie to pierwszy w Polsce kościół z wjazdem bezpośrednio schodami dokonanymi ze stacji metra. To jest innowacja. Metro chce wyjść faktycznie naprzeciw kościołowi, a kościół chce zaakceptować to, aby też wyjść naprzeciw po prostu w jednym. Dzięki temu nawet nie będzie trzeba wychodzić na powierzchnię, a bezpośrednio będzie można wjechać pod ziemią do kościoła na mszę świętą. Następnie będzie stacja metra w tym miejscu Nugat, ponieważ tu jest bardzo duże zaludnienie, a jeden autobus w tym miejscu jest za mały wedle metra. No i mamy informację, że tu będzie łącznik znowu na imieninie, ponieważ aktualnie dosyć mocno przeżywa oprężenie na odcinku Wilanów i po prostu jeżeli to zrobią, to będzie cały czas dobrze na tej samej relacji funkcjonować. Kolejna stacja, tutaj bezpośrednio obok szpitala, jak widzicie ta linia metra jest trochę taka szpitalna. Tor wyścigowy, wyścigi w końcu będą miały metro, to jest plan, no i tak samo lotnisko. Lotnisko Chopina będzie miało całkowicie właśnie tą stację metra. Co ważne, bezpośrednio z hali odpraw na tej stacji metra będziemy mogli wejść do strefy Schengen i non-Schengen na lotnisku Chopina i nawet tam bezpośrednio przez bramki, jeżeli będziemy mieli tylko i wyłącznie bagaż podręcznie. To jest duże ułatwienie i duże przyspieszenie. W ten sposób, jeżeli będziemy wsiadać z metra, okazując kartę warszawiaka, będziemy mogli wejść do samolotu 30 minut wcześniej. Znaczy 30 minut będziemy musieli być przed odlotem, a nie tak jak teraz godzinę przed. Następnie Warszawa-Służewiec, tu dosyć duże zakreszczenie z dwoma liniami metra, które tutaj jeżdżą, więc to jest dobre połączenie. No i cały odcinek linii 189 na tej trasie będzie wzmocniony właśnie przez linię metro. Autobusy będą mniej zapełnione, część osób się przyciągnie do metra, część pozostanie na powierzchni. Tu jest łącznikiem z WK, tu jest łącznik z SM5. No i kończymy właśnie na Włochach. Więc tak wygląda ta cała trasa. Pokażę Wam teraz to bezpośrednio z innymi liniami metra, jak to się łączy i gdzie są łączniki. Tak jak tu widzicie, tu jest jeden łącznik, tu jest jeden kolejny, drugi, trzeci, czwarty z M1, tutaj znowu piąty łącznik, tu jest dużo pustych miejsc, ale tutaj bezpośrednio już widzimy Marsa i całą linię M5, która się łączy w tym miejscu. No i tak, o ile z M2 nie ma dużych połączeń i tutaj na przykład z tą linią metra, ale możliwość jest w teorii dociągnięcia, chociaż bardziej dociągnięcia tej linii metra do tej M1 tutaj i na metra bymowo z drugą linią metra. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego newsa, który mieliśmy, a mianowicie to, że metro będzie współpracować bezpośrednio z PKP. Znaczy PKP będzie współpracować z metrem. Tak, to jest już oficjalne. Linia średnicowa ma musi powstać druga i PKP zamierza to zrobić jeszcze przed przebudową linii średnicowej i chce to zrobić jak najszybszym kosztem. Dlatego pociągi z Sochaczewa, Błonia czy Ożarowa Mazowieckiego będą teraz miały nową możliwość. Te pociągi oraz pociągi jedące bezpośrednio z Piaseczna będą mogły zamiast pojechać kolejno na stację Ursus czy na stację Warszawa Ursus Północny będą mogły wjechać do tunelu metra. Tak, większość pociągów typu Kibel będzie musiała co prawda przejść przerobienie i faktycznie będzie musiał być wzmocniony system pantografowy na górze, bo on będzie musiał się opuścić przed wjazdem do tunelu metra i będzie w tym momencie po prostu wychodzić i wystawiać specjalny chwytak do odbierak,
do trzeciej szyny w metrze. W ten sposób kible będą mogły jeździć na danym odcinku drugiej linii metra. Te pociągi będą się zatrzymywać tak jak zwykłe pociągi metra na każdej stacji metra. Trochę obniży to prestiż, ale to jest rozwiązanie tymczasowe do momentu, kiedy nie będą jeździć tam już wszystkie pociągi normalne, typu Flirt czy Impuls na całym tym odcinku. Na razie najtaniej faktycznie wychodzi przerobienie tego typu pociągu i co warto podkreślić, jedyny odcinek, który będzie budowany już w najbliższym czasie właśnie przez PKP we współpracy z metrem, to będzie budowa bezpośrednio wyjazdu przy stacji metra Szwedzka. Za stacją metra Szwedzka będą rozjazdy i stamtąd pociągi metra będą wyjeżdżać kolejno w kierunku albo właśnie Ząbek, bądź w kierunku, z tego pamiętam, Warszawy Dębertów, tu bezpośrednio specjalną odnogą będzie. Te odcinki będą wylotowe, co prawda jednotorowe, ale na spokojnie to wystarczy zapewnić dosyć dużą częstotliwość dla tych pociągów. I to z tego co słyszałem, ponieważ linia średnicowa ma być przebudowana za mniej więcej 5 lat, to ma być zrealizowane, aby prace już tam pociągi normalnie jeździły za mniej więcej 2, max 3 lata z opóźnieniem. Więc naprawdę trzeba się spieszyć i szybko przygotować na to. Na koniec jeszcze z tych takich newsów wielkich pokażę Wam, jak będzie wyglądać nowa linia tramwajowa właśnie na Wawel. Jest dosyć ciekawe pomyślana, ale mniej więcej to, co już wszyscy wiedzieliśmy od dawna. A mianowicie, nie chcę mi się tu zamknąć ta mapka, ale na to trudno. A mianowicie zerknijmy sobie tak. Mamy tramwaj na Gocław. Wtedy powstaje i wiemy, że długo będzie budowany. Ale mamy również tramwaj bezpośrednio tutaj dalej przez Laski całe na Zerzeń do Międzyszyna, no i bezpośrednio przez Centrum Zawadziecka dalej do Wesołej, do Starej Miłosnej. Cały ten odcinek nie będzie budowany jednocześnie, teraz odpowiadam, etapami. Do wszystkich tych punktów, które tutaj pokazuję, będzie realizowane to w ramach danych odcinków i to będzie w danym momencie. To znaczy, jak mamy tutaj pierwszy odcinek, czyli do tej pętli, to będzie jeden odcinek i od razu z rozjazdami we wszystkie strony. Następnie stąd będą dwa odcinki na raz budowane, czyli z mostem bezpośrednio tutaj w tą stronę i z odcinkiem do Centrum Zawadziecka. Kolejny etap będzie już bezpośrednio wjazd do Wesołej i w przyszłości możliwość do budowania dalszej trasy, tutaj dalej prosto, do Sulejówka i Sulejówka Miłosnej, w zależności od finansowania przez Sulejówek. Natomiast z drugiej strony, tutaj tramwaj z Sikierek będzie jednocześnie budowany z tym odcinkiem i mostem, dzięki czemu dojadą wszyscy w te miejsce, tutaj bezpośrednio do elektrociepłowni Sikierki, ale kolejno powstanie odcinek bezpośrednio przez Zawadę, którego mówiłem właśnie, że Zawady będą miały tylko jedną linię metra, tylko jedną stację metra, ale na spokojnie im to wystarczy, bo będą mieli również tramwaje w tym miejscu. Także tak będzie wyglądać i to jest tyle, jeżeli chodzi o nowe plany, o których wiemy. Ten cały odcinek na Gocław i właśnie tutaj bezpośrednio przez Laski do Wawra ma być budowany jednocześnie, czyli za prawdopodobnie mniej więcej 3 lata pojedziemy już na Wawrę tramwajem. Trzeba się cieszyć i trzeba się spieszyć, póki takie newsy mamy. Przejdźmy jeszcze do newsów innych, tak jak mówiłem, trochę inaczej mamy dzisiejszy film. A mianowicie ZD, Zarząd Dróg Miejskich, nas informuje, że most na Pragę będzie miał bliźniaka. Tuż obok mostu pieszo-drogowego również wyczekiwana kładka samochodowa. Będzie tak sama, tylko większa, czyli lepsza. Na kładkę będzie obowiązywać zakaz wstępu bez samochodu. Po środku powstanie parking widokowy, korytarz rzeki Wisły znajduje się poza strefą płatnego parkowania, więc samochodowy teraz widokowy będzie bezpłatny. Z parkingu na równoległy taras widokowy po drugiej stronie kładki będzie można przedostać się bezpiecznym przejściem podwodnym, z oczywistych przyczyn pozostaje ono niewidoczne na wizualizacji. Następnie, ze względu na duże podobieństwo nowej kładki do zaprojektowanego już mostu, proces przygotowania inwestycji będzie stosunkowo prosty. Inwestycje należy więc wypatrywać już w latach 2024-2025. Także spokojnie, już niedługo będziemy mieli kładkę samochodową. Więc co tu dużo nie mówić. No tylko czekamy. Tylko czekamy, aż faktycznie to powstanie. Pierwsze ogłoszenie przetargu na już budowę ma być mniej więcej w przeciągu najbliższego miesiąca. Następnie mamy oświadczenie od KM-ki. Szanowni Państwo, ze względu na dwuznaczny akronim pojazdu Flirt jesteśmy zmuszeni używać nowego skrótu. Piesek. Piesek w skrócie. Pojazd inteligentny, ekologiczny, szybki, energooszczędny i komfortowy. No cóż, trzeba było zmienić, to trzeba było zmienić. Kolejno mamy informacje, o czym też zrobiłem już dzisiaj film wcześniej w formie shortsa.
będzie faktycznie informacja, jest już informacja, że jest budowany peron 9 i 3 czwarte na stacji Warszawa Zachodnia. Zobaczmy, jakie mamy tutaj szczegóły. To będzie najbardziej czarujący peron w Polsce. Na stacji Warszawa Zachodnia wszystkie prace realizujemy planowo. Wreszcie rozpoczynamy budowę peronu numer 9 i 3 czwarte umiejscowionego w dobudowanej części stacji. Będzie z niego odjeżdżać najszybsze pociągi do składzie, w tym wszystkie połączenia ekspresowe. Kto wie, może któregoś pojedzie do Hogwartu. Na bieżąco przy budowie nowego peronu pracuje 46 osób w zespole. Także prace już trwają na Warszawie Zachodniej, także co tu już nie mówić. Dobrze, film dokładny na temat tej inwestycji możecie znaleźć w ostatnich filmach na moim kanale. Kolejno, Pomorska Linia Kolejowa mówi, że już bezpośrednio na ich linii, gdzie elektryfikacja była jakiś czas temu, faktycznie mamy Pendolino, które testuje, czy faktycznie można jeździć z dużą prędkością, no i jest faktycznie testowane i niedługo już będzie jeździć na tej trasie. Następnie nie mam pod ręką tego pociągu, on jest faktycznie istnieje naprawdę i z niego aktualnie jest zasilany aparat, w którym nagrywam ten film, więc nie pokażę wam, ale faktycznie mam Warsa, jest moim powerbankiem i działa, bo jeszcze film się nagrywa z tego co widzę. Kolejno idziemy do newsów z miasta stołecznego Warszawa i tramwaje. Kosmiczna technologia na budowę tramwaju do Wilanowa. Czy wiecie, że maszyna wykorzystywana przez tramwaje warszawskie to ta sama maszyna, którą NASA wysłała na Księżyc? Bo my wciąż nie możemy się wyjść z podziwu. PS, mamy nadzieję, że na Księżycu rozchodnik przyjmie się równie dobrze jak w Warszawie. No i co tu już nie mówić. No tak faktycznie wygląda. Ta maszyna się znajduje. Jak ktoś chce zobaczyć ją, czy faktycznie znajduje się na budowie tramwaju do Wilanowa, to zapraszam Was serdecznie na ulicy Pławskiej jutro w niedzielę. Ona cały czas tam stoi i pracuje. Możecie sobie zrobić z nią selfiaka. Ja zrobiłem zdjęcie, ale zapomniałem sobie selfiaka, więc w sumie, no cóż, no wielka szkoda. Ale tak, faktycznie ona tutaj już się znajduje. Ja w sumie przypomniałem sobie, że zapomniałem wysłać na grupę co u tramwajów warszawskich o tej informacji. Serdecznie Was do niej przy okazji zapraszam na grupę na Facebooku, gdzie informuję o różnych informacjach tramwajowych, nie tylko 1 kwietnia. Następnie lecimy do kolejnego informacji, a mianowicie powiat piaseczniczyński, koniec zabawy z PKS-ami. Od czerwca 2023 co piąty kurs linii 709 będzie kończyć trasę na rynku w Górze Kalwarii. Ja tylko mogę powiedzieć, że w końcu to się wydarzyło. Tylko jestem ciekawy, czy faktycznie, bo tutaj tego nie ma napisane, ale w nocce prasowej była informacja, że to będą autobusy elektryczne. Chyba będą musiały mieć postoje na ładowanie, co któryś przystanek, ale nie wiem, nie wypowiem się na razie na ten temat. Następnie papieskie kremówki w Pendolino będą w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Podobno to nie jest informacja z okazji 1 kwietnia, ale nie wiem. Dajcie mi znać sami, co o tym sądzicie. No i kolejna informacja. Zwykaliśmy z tą informacją do samego końca. Dziś na lotnisku Warszawa-Radom o godzinie 9.17 wylądował nasz pierwszy Boeing 737-800 o znakach rejestracyjnych SPSMR. Zobaczcie, języka lotniczego do końca nie pamiętam. Czy to byłby Sierra Papa, Sierra Mike... No i R nie pamiętam, jaki była literka. Rico może? Nie, bo będę się kompromitować. To nie zmienia faktu, że to oznacza, że już od 1 maja Simir rozpocznie regularne rejsy z Radomia, a latać będzie można do Warszawa. Codziennie będzie można jeździć, więc koleje mazowieckie nie będą miały już szans z samolotami. Kraków 10 połączeń tygodniowo, Gdańsk 5 połączeń tygodniowo, Londyn, Luton 10 połączeń tygodniowo, Ułan-Bator w każdy parzysty poniedziałek tygodnia, za wyjątkiem niedzieli i świąt. Bilety pojawią się już wkrótce w sprzedaży, więc serdecznie zapraszam do kupowania. Następnie właśnie mój film na temat peronu 9 i 3 czwarte. I kolejna informacja. Od kilku miesięcy prowadziliśmy tajne rozmowy z miastem stołecznym Warszawa. Wspólnie stwierdziliśmy, że Neptun po niemal 390 latach samotności potrzebuje kogoś do pogadania. Dlatego wczoraj w nocy wcieliśmy w życie ten gdańsko-warszawski projekt. Mam nadzieję, że Syrenka szybko zaklimatyzuje się na długim targu. No nie wiem, ja bym się bał tam zostawać w nocy w Gdańsku na dłużej. Zwłaszcza teraz zimą. No, bo wiecie, śnieg za chwilę pada, co nie? No i to było na tyle z tych newsów. Na koniec mamy jeszcze sondaże, mniejsza z tym. I zerknijmy, co tam w sondażach. Zerknijmy też w sumie, jak długo już do Was gadam, bo nie wiem. 27 minut. Dobrze, to zerknijmy sobie na sondaże.
Dwa sondaże. Mniejsza z tym. Która z tych inwestycji twoim zdaniem zostanie ukończona w tym roku? Przebudowa Warszawy Zachodniej wygrywa z 58% was zagłosowało na to. Dalej mamy POW 12%, metro do Ursusa 11%, tramwaj na zieloną białękę 9% i inne w komentarzu. Następnie mamy pytanie drugie, sondaż. Czy tramwaje warszawskie powinny kupować więcej tramwajów elektrycznych? Bo wiecie, niektóre miasta, i to tak mówiąc już całkiem serio, jak dobrze pamiętam, Wrocław albo Kraków dały możliwość zakupu w nowym przetargu dla tramwajów spalinowych. Tramwaje spalinowe cały czas istnieją, żeby nie było. To nie jest tak, że one zniknęły. Są też tramwaje tylko elektryczne na baterie. Ale przechodząc do tematu dzisiejszego filmu. Większość z was stwierdziło, że tak, powinno być więcej tramwajów elektrycznych i to 61% z was. Natomiast 23% z was stwierdziło jednak, że trzeba odchodzić od nich i trzeba odchodzić od prądu i tramwajów na prąd. Wystarczy taka aktualna liczba, to jest 6% i nie wiem, nie mam zdania. Tu mamy ciekawe odpowiedzi i tak, większość z was, dużo z was stwierdziło tutaj, że przydałoby się więcej tramwajów konnych i z nami się całkowicie zgadzam. Oraz, że tramwaje spalinowe to jest przyszłość i koniec z tą ekologią, ewentualnie tramwaje na baterie. Także tak, faktycznie trzeba przyznać, że bardzo dobrze się dzisiaj bawiłem tego 1 kwietnia w Prima Aprilis. Od razu odpowiem na wprost. Ja ten dzisiejszy dzień miałem zaplanowany tylko i wyłącznie, że pokażę wam jeden film. To miał było być ten właśnie film, który w tym momencie oglądacie. 1 kwietnia zmniejsza z tym, jak co roku. Zawsze najciekawsze newsy tygodnia w Warszawie. Oczywiście wszystkie filmy, które dziś widzieliście, to było tylko i wyłącznie Prima Aprilis. Jedyna rzecz, która faktycznie się zgadza z wszystkich filmów, które widzieliście, to jest to, iż peron 9.4 Warszawy Zachodniej, kiedy pokazałem w filmie, to jest tunel tramwajowy i z niego film będzie w najbliższym tygodniu. To, że City Skylines edycja warszawska powstaje, to jest nieprawda oczywiście. I ten film już się pojawił jakiś czas na kanale temu, chyba za jakieś 2 lata temu, natomiast stwierdziłem, że warto, żeby wrócił ponownie. I niedługo będzie jeszcze inny film SimCity, warszawska edycja. Co do Warsa, tam nie było żadnego właściwie błędu. To był całkowicie film poprawny, poza jednym elementem, że było napisane, to był mój faktycznie błąd, że film jest bezpośrednio z przystanku tramwajowego na minus 1. To jest jedyna rzecz, która tam jest niepoprawna. Wszystko w tym filmie jest prawdziwe. Takiego powerbanka możecie kupić, pendrive, parasolki czy inne kabelki, o których mówiłem w filmie. Wszystko jest tam zgodne z prawdą. Co jeszcze było z filmów takich specjalnych? Mniejsza, zapraszamy do metra z City Skylines. No, jakby od dawna miałem do przygotowania dla was właśnie zapraszamy do metra w formie City Skylines, te intro. Cały film dalszy o M3 zrealizowałem później już w ramach żartu, już całkowicie, ale mnie interesowało tylko zmienienie intra. I mam uczucie, że całkiem dobrze mi się dało. No i to mniejsza z tym. Te pomysły, które wam pokazałem w ramach linii metra, no nie będę ukrywać, że część z nich i ma duży sens, zwłaszcza jak linia obwodowa, to co powiedziałem na wstępie filmu, że przydałoby się, abyśmy mieli komunikację pomiędzy dzielnicami, bo aktualnie ona dosyć mocno leży. I oczywiście żaden z informacji z Facebooka, o których mówiłem, czy druga kładka samochodowa, czy zmiana nazwy z Filipit na piesek, jest oczywiście całkowicie nieprawdziwa. Ale przydałaby nam się komunikacja pomiędzy dzielnicami, nie tylko w formie autobusów, a również w formie tramwajów. Tak jak mamy tramwaj bezpośrednio pomiędzy Bemowem a Bielanami. Bardzo to dużo dało tym dwóm dzielnicom, one się ze sobą połączyły, ale przydałoby się, żeby takich linii tramwajowych właśnie w relacji Bemowo, na przykład dalej Włochy, Ursus, Ochota, Mokotów, taka linia tramwajowa powinna powstać. I o tym będę mówić coraz częściej i coraz więcej i będę wnioskować o to, żeby to w końcu zaczęło być protestowane. Bo choć jest to w założeniach, że tam musi być szybki transport, to na razie nic na ten temat więcej nie wiemy. To było na tyle z tego filmu. Jeśli takie specjalne wydanie mniejsza z tym wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jutro raczej odpocznę sobie od robienia filmów, bo dzisiaj raz 5 puściłem w ciągu jednego dnia. Więc na spokojnie możecie sobie odpoczywać do wieczora. Wieczorem, jeśli będę mieć czas i uda mi się zmontować, to zobaczycie film z Łodzi, który miał się pojawić wczoraj, ale nie udało mi się, bo nie zdążyłem, więc będzie już 2 kwietnia. Bo jakbym dziś puścił film o Łodzi, to wiecie, no. I tak było zbyt dużo już filmów. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!